Ponad 2 lata temu wpłaciłem 151 euro i nareszcie gra do mnie dotarła. A w dzisiejszym odcinku zajrzymy do 3 pudeł i ocenię jakość wydania polskiej edycji gry Lords of Ragnarok. Mamy tutaj Core Pledge rozszerzony o pudło z elementami terenu. Po graniu w Lords of Hellas bardzo podobały mi się plastikowe elementy terenów. Dlatego uznałem, że po prostu w tej grze również muszę je mieć. A na Core Pledge oczywiście składa się gra podstawowa oraz całe pudło ze stretch goalami. Ładnie tutaj po polsku nazwane cele rozszerzone. A w środku dodatkowo znajdziemy jeszcze postać Walkirii, którą dodawali dla każdego wspierającego. Jak wspomniałem we wstępie, to wszystko kosztowało mnie 151 euro, wliczając koszt wysyłki. Ale przypominam, że było to w 2021 roku, także teraz wyjdzie znacznie drożej. Kliknij suba i dzwonek, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Krótkie intro i zaczynamy. Zacznijmy sobie oczywiście od pudła z grą podstawową, które jak widzicie jest olbrzymie. Porządnie wykonany karton, nie martwię się o jego długowieczność. No to otwieramy. Instrukcja. Można powiedzieć, że zaledwie jest to 12 stron. Na samym końcu opisane bitwy i tak zwane inne zasady. Ciekawe. No dużo tekstu. Krainy dla dwóch graczy, takie jak Jotunheim czy też Nilfheim. Instrukcja składania figurek. Sprytne zamontowanie punktów wytrzymałości pod figurką. Instrukcja do gry solo. Bardzo fajnie, że mamy taki wariant. Tarcze armii z punktami wytrzymałości, żetony run, koło akcji, co my tutaj mamy? Przygotowanie, mobilizacja, posiłki, uzurpacja, potwory oraz budowanie świątyni. Gruby, wytrzymały karton. Tak zwane żetony domen, Nilfheim czy też Alfheim. Mamy 6 takich żetonów. Żetony kuźni, żetony pogromców, 7 świątyń, no i zobaczcie jak te świątynie wyglądają. I właśnie między innymi dlatego dokupiłem pakiet z terenami, ponieważ strasznie mi się te tekturowe świątynie nie podobają. 5 kart bohaterów, gdzieś tam jeszcze powinna być nasza Walkiria. Oczywiście znany wszystkim Ragnar, każda postać posiada zdolność specjalną, ustawione priorytety tej postaci, Snorri Skald, Alslaug, Wieszczka, Beowulf, Berserker, oraz oczywiście również musiała być Lagertha, tarczowniczka. Kolejny żeton domen. Jest i nasza Walkiria, która nazywa się Brunhilda. Fajnie, że nie zapomnieli jej dodać. A teraz sprawdźmy sobie planszę. Plansza jest naprawdę spora, składająca się z 6 części i jest dwustronna. Fajne, wyraziste kolory. Lekka fakturka. Prezentuje się naprawdę zacnie. Chociaż mogli wprowadzić tutaj spójne obramowanie całej planszy, tak jak macie z tej strony kolor niebieski, tak samo mógłby być i tutaj. Po prostu dolna ilustracja została zagięta w tę stronę, a na nią naklejono te plansze. No ale od razu minus. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale już mam po prostu ją wgniecioną, a nawet jeszcze w to nie grałem. Duże karty potworów, Fafnir, wykonane są w porządku, nie ma co narzekać, tak oto one się prezentują. Grendel, Hati i Skoll, para wilków, troll, Huldra, Draugr oraz Loki. O, Loki to jest główny boss. Plansze graczy są dwuwarstwowe, również gruby karton, ale troszeczkę się uginają. Ale prezentują się również bardzo fajnie. No i różnią się oczywiście kolorami. Elementy plastikowe, różnego rodzaju żetony oraz podstawki. No i to, na co czekaliście na pewno, czyli figurki. Zacznijmy od naszych postaci. Dużo detali na figurkach. Tutaj pewnie Lagertha, tarczowniczka. Detale fajne, ale jakiegoś efektu wow nie ma. Zobaczymy dalej te figurki, co tutaj jest.
O, ta już lepiej wygląda. I teraz bonusowa Walkiria. To jest akurat najlżejsza figurka, przynajmniej takie mam odczucia. To, co mnie niepokoi, to jedno puste miejsce. Będę musiał zobaczyć, czy to tak specjalnie, czy czegoś zapomnieli. Ale tak na szybko, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Także myślę, że to po prostu jakieś wolne miejsce na żetony, bo ilość jednostek się zgadza. Fajnie, że poza kolorem, figurki graczy różnią się również wizualnie. Niebieski. Za to łodzie wikingów wyglądają tak samo. Chyba, że się różnią sztandarami, zaraz zobaczymy. Nie. Każda wygląda tak samo. Oczywiście to nie koniec figurek. Są to figurki kapłanów. Są one zdecydowanie mniejsze niż poprzednicy, czyli figurki armii oraz drakarów. Również każda figurka prezentuje inny kształt. Dwie kości, z czego czerwona jest kością potworów. Mają one swoje specjalne miejsce w insercie, no to sprawdźmy te potwory. No okej, taki przekombinowany smok. Nic się nie ugina, także w porządku. To jest zapewne ten troll. Na zdjęciu wyglądał większy. Parka wilków. I kolejny. Ogólnie spoko, ale szału nie ma. Jakby to nie była w ogóle gra Awakened Realms. Dobra, przejdźmy teraz do tych większych figurek. Okej, podstawa włożona. No, ta już jest zdecydowanie lepsza, ale nadal bardzo leciutki plastik. Jak na taką wielkość. No, figurki w Massive Darkness 2 robiły na mnie zdecydowanie większe wrażenie. O, ta już troszeczkę waży. No i chyba wygląda najbardziej zacnie z nich wszystkich. No, ta już jest elegancka. Tutaj można chwalić. Ale jak ten płaszcz tutaj wygląda, ile detali. Nie wiem, jak to kamera odbierze. Niby 4K, ale wiadomo, jak to jest. Bardzo fajnie to wygląda. No, ta figurka kozak. Mniejsze karty. Karty artefaktów oraz potworów. Ach, gruby karton, bardzo fajnie, porządny. Nawet mógłbym grać bez koszulek, co pewnie się nie wydarzy. W koszulkach te małe karty tutaj się zmieszczą. No i pytanie, czy to jest miejsce przeznaczone na koszulki, czy na jakieś karty z dodatków, ale myślę, że na koszulki. Także również tutaj, no, wygląda to w miarę bezpiecznie. Sporo przestrzeni, chociaż tych kart jest od groma. Także różnie to może być. Na pewno jakieś premiumy to może być problem. Co my tutaj mamy? Karty zdarzeń, walki, darów, potwory, uzurpacja, budowa świątyni. Dobra, zobaczmy sobie parę kart. Jak te ilustracje tutaj wyglądają? No fajny, fajny. Karton naprawdę gruby, przyzwoity. Budowanie świątyni. Wyzwania. Karty ataku potworów. Wściekły atak. Karty darów. Święta brama. Kult. Runa powołania, czy też Zef Walhali. Karty walki. Ładnie wyglądają, tylko takie same ilustracje. Także trochę po najmniejszej linii oporu. Tarcza, czy też włócznia. Karty zdarzeń.
I to wszystko, jeżeli chodzi o pudło z grą podstawową, przejdźmy do stretch goali. No dobra, co my tutaj mamy? Cele rozszerzone. Oczywiście instrukcja, wypisane wszystkie elementy. Całość to tylko 4 strony. Stretch gole dodają rozszerzenie na 5 gracza. Nowy element planszy. O, bardzo fajnie, dwie nowe postaci. Egil oraz Skuld. Łucznik i czarodziejka. Nowe tereny, świątynie. Nowe potwory. Jormungandr. Jest i Fenrir. Czy też Kraken. Czy są to bossy, czy po prostu potwory? O, Fenrir jest bossem. Czyli mamy dwóch bossów, Fenrira oraz Lokiego. Piąty gracz ma kolor żółty. 2, 4, 6 figurek wojowników, 1 drakar oraz 4 kapłanów. Oczywiście plansza dla tego gracza. Nowe karty potworów oraz artefaktów. No, fajnie to urozmaici rozgrywkę. Bardzo przydatne pudło. Pełno nowych kart walki od groma. Oraz kart darów. Łuk, topór, włócznia, tarcza, miecz oraz saks. Dobra, pokażcie te figurki. No i tutaj kolejny konkret. Ciężka figurka. Sporo detali, zresztą jak poprzednie. Tutaj tak jak monumenty z Lords of Hellas. Składane z kilku części. Trochę nam się kobita posypała. Nowa postać. Bardzo fajnie te płaszcze są zrobione. Mamy Fenrira. Coś a la wąż. Sprawdźmy teraz te tereny, czy w ogóle opłacało mi się je kupić. No dobra, zapowiada się dobrze. No. Jak na razie jestem zadowolony, fajnie to wygląda. Czyli jednak miałem nosa. Plansza będzie wyglądać znacznie lepiej podczas rozgrywki. To może jeszcze to pokażę. Oraz drugi insercik. Tu już będą świątynie. No w ogóle bez porównania z tą tekturą z białą obwolutą, które wyglądają tragicznie, to wygląda bardzo fajnie. Nie no, super. Z tego dodatku jestem bardzo zadowolony. Niby tylko wizualny aspekt, ale od razu uśmiech pojawił się na mojej twarzy. Figurki wyglądają naprawdę przyzwoicie. Chociaż nie ma tutaj efektu wow jak w innych grach Awakened Realms. A cała reszta elementów jak zawsze na bardzo wysokim poziomie. Dlatego maksa to tutaj nie będzie, ale moją oceną za jakość wykonania jest 9 na 10.